Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Roman Daszczyński. Jesteśmy na portalu miejskim gdańsk.pl i oglądają Państwo program Wszystkie strony miasta. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest temu, co zaczyna się jutro i dla tysięcy rodzin w Gdańsku, setek tysięcy rodzin w kraju jest datą ważną. Otóż jutro rusza rządowy program Rodzina 500+, co oznacza, że tysiące, w przypadku Gdańska około 23 tysięcy rodzin, otrzyma poważne wsparcie finansowe. Dzisiejszy program będzie się składał z dwóch części. W pierwszej będziemy rozmawiać z rodziną gdańską, która ma szczęście posiadać 5 dzieci. Państwo Monika i Tomasz Białaszewscy. Dzień dobry. W drugiej części będą mogli Państwo zadawać pytania, ponieważ naszym gościem będzie pani ekspert z gdańskiego MOPR-u Edyta Zaleszczak-Dyks. Pytania będzie można zadawać za pośrednictwem Twittera i Facebooka. Hashtag Wszystkie strony miasta. Szanowni Państwo, 5 dzieci to poważna decyzja. Właśnie, czy to była przemyślana decyzja, czy trochę poszli Państwo na żywioł? Ja powiem tak, że na pewno byliśmy świadomi tego, że chcemy mieć dzieci dużo. Jak dużo? Nie, to żeśmy nie ustalali, jeśli chodzi powiedzmy o liczbę, tak, ile dzieci chcemy mieć, ale zawsze taka decyzja, można powiedzieć, że to było pewne ryzyko, nie? Żeśmy ryzykowali, no bo wiadomo, jak, że tak powiem, funkcjonują ludzie w świecie, że jednak ten wymiar ekonomiczny mocno powoduje, że człowiek się zastanawia, czy jesteśmy w stanie, nie wiem, utrzymać te kolejne dziecko. I ja widzę, że ogromną rolę tutaj to, żeśmy w ogóle zdecydowali się na tyle dzieci, to, że jesteśmy w kościele, nie? We wspólnocie i nam dało to dużo jak gdyby takiej odwagi tego, żeby ryzykować swoim życiem. W tym sensie inne rodziny wielodzietne. Tak, i też to, że widzieliśmy inne rodziny wielodzietne, które mimo tych dużo tej gromady dzieci radzą sobie, nie? Że nie są to rodziny jakieś patologiczne, które, nie wiem, mają jakieś problemy, ale właśnie, nie? Więc życie w ramach wspólnoty kościelnej zachęciło Państwa do odwagi. Tak. Ale cena jest nie tylko finansowa, to również jest cena kariery zawodowej często. Kim Państwo są z wykształcenia i właśnie, jak wyglądało to wyrzeczenie z Państwa strony? Mąż jest nauczycielem akademickim, pracuje na Politechnice Gdańskiej i jakby czynnie pracuje, tak? Natomiast ja z wykształcenia jestem architektem. Pracowałam przez pewien okres czasu też już na studiach, natomiast kiedy zaczęły pojawiać się dzieci, rzeczywiście zrezygnowałam z tej pracy, tak? To było koniecznością jakby, tak? Żeby móc opiekować się tymi dziećmi. Różnica między nimi jest niewielka, więc właściwie zawsze któreś było przy piersi albo było takie malutkie, tak? Więc to była świadoma decyzja, żeby z tej pracy zrezygnować. Z myślą może, że kiedyś do zawodu powrócę. Nie ukrywam. Od ilu lat Państwo utrzymują się praktycznie z pensji męża, tak? Od 7 właściwie. Od 7 lat, tak. Czyli tak. W zasadzie od początku. Tak. I proszę powiedzieć, to jest trudne życie pod względem bardzo finansowym? Bardzo trudne. Znaczy trudne, na przykład nie stać nas na wiele rzeczy. Typu, nie wiem, nie mamy PlayStation, o którym chłopcy marzą, tak? Bo zawsze są jakieś inne wydatki. Nie wyjeżdżamy na wycieczki zagraniczne, na wakacje na przykład. Raczej wyjeżdżamy pod namiot z chłopakami, szukając właśnie takiej tańszej alternatywy. Oczywiście budżet domowy, tak, napięty i zawsze jest analiza, na co nas stać, na co nas nie stać, na jakieś remonty. Poza tym myślę, że takim miejscem, gdzie to też szczególnie widać, jest to, że mamy kredyt też mieszkaniowy we frankach, które musimy spłacać, tak? I myśl o większym mieszkaniu na razie jest dla nas nierealna, tak? Że nawet w tej kwestii nie mamy zdolności kredytowej, żeby myśleć o jakimś innym miejscu, a robi się coraz ciaśniej, prawda? A to jest mieszkanie o jakiej powierzchni? 44 metry. 44 metry. Dwa pokoje.
I Państwo mieszkają w Gdańsku Południu? Tak. Tak, Gdańsk Południe to jest niedaleko Kowal, osiedle Krokusowe. Według Państwa rozeznania, jak wygląda sytuacja podobnych rodzin wielodzietnych, tych na przykład, które znają Państwo ze wspólnoty kościelnej? Różnie, przeróżnie wygląda. Bardzo często wynajmują mieszkania. Albo mają na przykład po dziadkach, tak? Też często tak bywa, że mieszkają w mieszkaniach właśnie kogoś z rodziny. Przeróżnie. Są też tacy, którzy jak my mają kredyt i też się z tym zmagają. Więc sytuacja jest różna, tak? Przepraszam, czy wiadomość o tym, że otrzymają Państwo 2,5 tysiąca złotych miesięcznie na pięcioro dzieci, co w skali rocznej daje już całkiem pokaźną kwotę. Czy to rzeczywiście zmienia dużo w Państwa życiu? Bardzo dużo. Bardzo dużo. Ja też może nie mówiłem, ale mimo tej pracy też na uczelni musiałem podejmować też jakieś inne dodatkowe prace. Tak, zawsze bo to mi zawsze nam brakowało jakoś tam. I zawsze, czy to była jakaś inna jakaś szkoła jeszcze, czy jakieś inne zajęcia na uczelni. Tak, pamiętam, że był taki moment, tak. Że mąż Monika się... Tak, było Monika bardzo zadała mi pytanie, słuchaj, no to dobra, no to słuchaj, decydujemy się na kolejne, ale co z pracą, nie? Co z pracy? Jak będziemy żyć? Pięknie. Ja mówię, zobaczysz, Pan Bóg przewidzi. Ale powiedziałem to, nie będąc jakby pełni wiary w te słowa. Bardziej może, żeby żonę jakoś uspokoić, żeby się nie martwiła. No i niech Pan sobie wyobrazi, że na początku roku akademickiego dostałem maila, że uczelnia tam w Słupsku potrzebuje nauczyciela, bo właśnie jeszcze w dodatku jak gdyby te rzeczy, którymi się zajmuję, tak? Jak gdyby napisali do mnie, czy ja nie chciałbym u nich pracować. I to jak gdyby ten fakt, no, że po prostu Pan Bóg się troszczy o nas, nie? Że nawet ja nie musiałem szukać pracy, nie? Po prostu do mnie napisali, czy ja bym u nich nie uczył. No i, tak samo myślę, że ten program 500+ też jest takim prezentem, bo zawsze był, pamiętam ten moment, kiedy Tomasz miał zawsze dodatkowe prace, to się wiązało z tym, że go nie było w domu po prostu. Ja z tymi dziećmi zostawałam sama, co było też trudne fizycznie, prawda? Żeby ogarnąć dom, dzieci. Mamy też, podjęliśmy też taką decyzję, że dzieci nie chodzą do szkoły, tylko edukujemy je domowo. Z jednej strony jest to ułatwienie, że nie trzeba z nimi biegać do szkoły i nie wiem, odrabiać prac domowych, ale z drugiej strony to też są pewne obowiązki, które musimy w domu wykonać. Więc ten program 500+ tak naprawdę to jest dodatkowa pensja, która nam jakby bardzo ułatwia funkcjonowanie rodziny. Bardzo, bardzo. To, że Tomek będzie w domu więcej z dziećmi w tym czasie, kiedy oni potrzebują, kiedy są mali, szczególnie chłopcy, to uważam, że to jest duży prezent. Duży. Takich rodzin, które będą korzystały z programu Rodzina 500+, jest w Gdańsku około 23 tysięcy, więc dużo. Państwo z piątką dzieci pewnie są dosyć wysoko w stawce, choć rekordziści mają dzieci 11. Tak, znam. Są to jednak już w skali rocznej duże pieniądze, tym bardziej, że są to kwoty wolne od podatku. Tak. Proszę powiedzieć, czy Państwo już wiedzą, jak złożyć wniosek, gdzie formularz pozyskać i kiedy Państwo zamierzają złożyć wniosek? Ja powiem tak, że mnie zaskoczył mój bank. Dostałem maila że już niebawem będę mógł złożyć za pośrednictwem tego konta, które mam założonego w banku, właśnie wniosek o to 500+. Także mnie mile zaskoczyło, zresztą to później czytałem też gdzieś w informacjach, że 16 banków właśnie w Polsce, czy tam 18, będzie się starało, znaczy będzie właśnie pomagać w złożeniu tego wniosku taką drogą elektroniczną. W ten sposób, ale to jest propozycja ze strony banku nieodpłatna? Nie wiem, jeszcze nie wiem nic na ten temat, tylko dopiero była taka informacja, ale zobaczymy, no w każdym razie kiedyś tam ze strony chyba rządowej, właśnie Ministerstwa Rodziny, ściągnąłem sobie tam ten wniosek i tam przyglądałem się, co tam trzeba wypełnić, ale jeszcze tam powiedzmy nie zagłębiałem się tak w te wszystkie niuanse. Jakieś się niuanse tam, pytania, które...
porozmawiajmy o tych najpilniejszych potrzebach. Mówiła pani, że chłopcy koniecznie PlayStation. Nie, to na pewno na to. Na pewno im tego nie kupimy, bo wiemy, że dla chłopaków to jest najgorsza zbrodnia. Oni mają się rozwijać jakby w takim, wiele innych rzeczy potrzebnych. Atrakcyjniejsze, ale też myślę, że przede wszystkim te pieniądze pójdą na takie życie codzienne. To też oczywiście jakieś dodatkowe zakupy, tak, ale to są pieniądze, które my tak naprawdę przejemy w większości, tak, bo Pampersy. Ale nawet wyżywienie takiej gromadki to też są koszta, tak? To nawet teraz, nie wiem, idzie nowy sezon, kupno nowych butów, bo wydawałoby się, że mogą nosić jeden po drugim, a tak wcale nie jest, bo chłopaki tak niszczą ubrania, że to po prostu co sezon właściwie kolejne wydatki, tak? Teraz na tapecie w rodzinnej jest rower, bo syn najstarszy też wyrósł z roweru. No wiadomo, że teraz każdy chciałby mieć nowy rower. No to wtedy razy 5, tak? Nie, na razie będzie jeden rower i tak, to z najbliższych takich większych wydatków. Kiedy Państwo słyszą komentarze publicystów, a często takie się pojawiają, że państwa polskiego nie stać na tak ogromny wydatek, że to są kwoty, które w przeciągu 2 lat zrujnują budżet kraju. Co Państwo myślą wówczas? Mi się bardzo podobało, to chyba była wypowiedź naszej pani premier, która... Znaczy nie chcę skłamać, tak mi się wydaje. Ktoś powiedział, że to nie jest wydatek, to jest inwestycja. I tak mi się wydaje, bo gdybyśmy my jako rodzina patrzyli na nasze dzieci jako wydatek, to byśmy się nie zdecydowali na te dzieciaki. To jest inwestycja, która myślę, że trzeba być dalekowzrocznym, nie? Żeby to zobaczyć. Trzeba mieć otwarte serca, żeby zobaczyć, że i to nawet nie chodzi o taki wymiar emerytalny, tak, że te dzieci potem wejdą w ten system i będą płacić podatki, nie wiem, i kraj się będzie rozwijał, ale że to jest inwestycja na przyszłość, nie wiem, no dla narodu, żebyśmy przetrwali, żebyśmy też przekazali dzieciom wiarę, tak, żeby na przykład teraz, kiedy się patrzy na zalew imigrantów, to rodzi się pytanie, jakby w jaką stronę to pójdzie, prawda, czy nie będzie tak jak na zachodzie, że za chwilę na ulicach będziemy spotykać kobiety w burkach, czy będziemy nadal istnieć jako naród przede wszystkim, nie? Czy będziemy mieli te swoje wartości, nie? Chrześcijańskie wartości demokratyczne, to jest pytanie, nie? Więc... Pani ma aż takie obawy? Zachód sobie radzi świetnie chyba, lepiej niż my. Myśli pan, że sobie myślę, że tak, wystarczy tam pojechać i pożyć trochę. Zależy na jakie wartości patrzymy, nie? Może jeżeli chodzi o dobrobyt, być może tak, ale czy za tym dobrobytem idą wartości, to nie byłabym tego taka pewna. Raczej nie? Wydaje nam się, że Europa chce, jakby podcina korzenie chrześcijańskie. Tak myślę. Nie? To oczywiście nie jest temat tego spotkania, ale ja nie jestem niestety przekonany co do mocy tych polskich korzeni chrześcijańskich, ponieważ źle świadczy o nas agresja i brak szacunku w debatach publicznych na przykład. Więc to chrześcijaństwo często jest naskórkowe, choć wierzę oczywiście. Że państwa wiara jest głęboka i naznaczona szacunkiem dla innych ludzi. Proszę powiedzieć, czy te 2,5 tysiąca miesięcznie, które będą Państwo otrzymywać przez 11 lat, tak? Bo chyba, że zmienimy rządy i... Albo zabraknie pieniędzy, tak? To też jakby nie nastawiamy się na to, że to jest coś, co jest raz na zawsze, tak? I pewne. Myślę, że to też jest taki problem w kruchości, tak? Że dziś jest, ale czy będzie za rok, za dwa, tego nie możemy być pewni. Politycy mówią, że skoro już raz do tego doszło, to raczej trudno będzie się wycofać. Czy Państwo biorą pod uwagę, że może przyjść jeszcze 6. dziecko? Tak, ale niezależnie, jakby nie jest to uwarunkowane w żadnej mierze programem 500+. Choć rzeczywiście on pomaga, ale myślę, że niezależnie od tego, czy on by był, czy by nie był, taką decyzję byśmy podjęli, myślę. Załóżmy jednak, że to będą stabilne dochody. Do ukończenia 18 roku życia każde z dzieci będzie otrzymywało te 500 zł.
Czy te 2,5 tysiąca, a być może 3 tysiące miesięcznie umożliwią Państwu zaciągnięcie kredytu na większe mieszkanie na przykład? Wątpię. No właśnie to jest Wątpię. Poważne pytanie. Czy byśmy chcieli w ogóle brać kolejny kredyt? Niewolnikiem brać, bo banku. W gruncie rzeczy tak. To czujemy się trochę jak właśnie tacy niewolnicy, którzy płacą co miesiąc muszą właśnie płacić. Nie? Wysoki haracz, tak? więc nie wiem, na pewno nam to rozszerzy horyzonty, tak? Możliwości różne. Może, nie wiem, może. Ja raczej staram się nie planować, bo jakby tak bardzo do przodu, jeśli chodzi o pieniądze, bo nigdy człowiek nie wie, jak to będzie. Na pewno ten program 500+ nam pomoże na dzień dzisiejszy, a co będzie w przyszłości, zobaczymy. Zobaczymy. Kiedy Państwo złożą swój wniosek do programu Rodzina 500+? Jak tylko, no jak najszybciej myślę, będziemy składać, nie będziemy czekać tam. Myślę, że tak. Niekoniecznie już jutro, ale, ale na pewno gdzieś w kwietniu będziemy składać. Myślę, że tak. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi byli Monika i Tomasz Białaszewscy, mieszkańcy Gdańska. Przyszli do nas z 5 chłopcami, swoimi synkami. Niestety nie było okazji, by ich wszystkich tutaj obejrzeć, ale mogę tylko zaświadczyć, że wyjątkowo grzeczne dzieci będą na pewno pociechą dla naszego społeczeństwa. Dziękuję za uwagę. Zakończyliśmy pierwszą część naszego programu. Za chwilę wyemitujemy krótki film o tym, jak Gdański MOP przygotował się do lawiny wniosków w programie Rodzina 500+. A po tym krótkim filmie porozmawiamy z panią ekspert z MOP, jak wnioski składać i jakie są uwarunkowania prawne. Dziękuję. Gdańsk jest przygotowany do rozpoczęcia rządowego programu 500+. Uruchomiono punkty informacyjne, wydrukowano ulotki i plakaty, stworzono portal oraz infolinię. Do tego zatrudniono 45 nowych pracowników oraz stażystów. Urzędnicy szacują, że od 1 kwietnia codziennie będą przyjmowali prawie 2000 wniosków. Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodzinom, które mają co najmniej dwoje dzieci, albo rodzinom, które na przykład nie przekraczają kryterium dochodowego, wtedy też mogą aplikować o 500 zł. Kryterium dochodowe, przypomnę, to jest 800 zł. Wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodzinne domy dziecka. Program, o czym przekonują specjaliści, to szansa przede wszystkim dla rodzin wielodzietnych, które do tej pory borykały się z problemami finansowymi. Z punktu widzenia społecznego jest to niewątpliwie bardzo duża korzyść dla rodzin, ponieważ spory zasób, zastrzyk gotówki. My się spodziewamy około świadczeń na około 45 tysięcy dzieci i to będzie około 280 milionów złotych rocznie dla budżetu rodzin gdańskich i te rodziny, miejmy nadzieję, wydadzą te pieniądze na potrzeby dzieci, zostawią w sklepach, w punktach usługowych, a jednocześnie będą może myśleć o lepszym zabezpieczeniu dzieci na przyszłość. Wśród gdańskich rodzin jest nawet taka, która otrzyma każdego miesiąca nawet około 5 tysięcy złotych. Rekordziści w Gdańsku mają, jest taka rodzina, ma 11 dzieci. Znamy tę rodzinę i na pewno we właściwy sposób wykorzystają te pieniądze, aczkolwiek no, pewnie będą zdarzały się przypadki, kiedy środki nie będą wykorzystane właściwie, ale wówczas ustawa pozwala na wypłatę świadczenia w formie zapłaty za usługi na rzecz dzieci, na przykład opłatę przedszkola, żłobka bądź jakichś innych świadczeń dla dzieci, na przykład języka angielskiego. Program 500+, o czym przekonuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, to także szansa na to, by w przyszłości było jak najwięcej dzieci. Ogromnym problemem w tej chwili na rynku pracy jest brak kadr. Pracodawcy narzekają, że mają duże zapotrzebowanie na kadry i tej kadry nie ma. I tej kadry nie będzie, dlatego że mamy niż demograficzny. Mamy niż demograficzny w szkole, mamy niż demograficzny na rynku pracy.
Część naszych rodaków pracuje za granicą i tutaj brakuje rąk do pracy. I wszelkie działania, które są podejmowane w takim zakresie, żeby zwiększyć dzietność, należy przywitać naprawdę z szacunkiem i z entuzjazmem, bo to jest sprawa, że tak powiem, naszej racji stanu. Pieniądze, jak zapewniają mamy, które załapały się do programu, będą przeznaczane na zajęcia dodatkowe i spełnianie marzeń. Będę miała większą możliwość na przykład kupowania dzieciom ubrania, większą żywność, na przykład na jakieś, wysłać je na jakieś dodatkowe zajęcia, które będą płatne i które na pewno będą chciały na te zajęcia chodzić. Teraz będzie dużo lepiej. Mi się wydaje, że na wiele rzeczy więcej będzie można sobie pozwolić. Wiele innych miejsc, na przykład pojechać, zwiedzić coś. Wiadomo to, przy trójce dzieci to kosztuje. Gdańszczanie będą mogli złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem portali internetowych, tłumaczył w trakcie wideoczatu na portalu gdańsk.pl Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska. Tutaj formy są różne. Pierwsza forma elektroniczna, system ePUAP, system Empatia, banki, 18 banków z tyloma podpisała pani premier umowy, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku dwóch pierwszych wymienionych trzeba mieć jeszcze profil zaufany, tak? Natomiast tych innych po prostu korzystać z usług tych instytucji. My proponujemy w Gdańsku, aby nie mieć rozczarowania, że ten wniosek ma jakieś błędy, czy że wydłuża się procedura wypłacania pieniędzy z tego świadczenia. Proponujemy odwiedzenie jednego z punktów, które Miejski Ośrodek Pomocy świetnie przygotował. Co istotne, wniosku nie trzeba składać od razu. Jeśli zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie. Apelujemy do mieszkańców, żeby nie śpieszyli się tak bardzo ze składaniem wniosków, że można przyjść niekoniecznie 1, 2 czy 5 kwietnia, a aż do 1 lipca i z wyrównaniem od kwietnia wypłacimy jak najszybciej pieniądze. O dobrym przygotowaniu Gdańska do rozpoczęcia programu przekonują same zainteresowane. Mamy, które wezmą udział w programie, mówią, że od dawna w mieście są informacje dotyczące programu. Nie ma jakiejś tam żadnej wyjątkowej biurokracji, PESEL-e dzieci, adresy, tam daty urodzenia, no i głównie dochody, tak, jakie są i to wszystko właściwie nie ma. Teraz też się dowiedziałam z ulotki, którą przestudiowałam tutaj, że właściwie nie trzeba wychodzić z domu, bo można to zrobić w internecie, bez żadnego problemu, parę razy kliknąć i wszystko jest gotowe, nie trzeba nic robić więcej. Do dyspozycji mieszkańców będzie również infolinia. Pod numerem 800 500 113 będzie można uzyskać szczegółowe informacje. Została także uruchomiona strona internetowa www.gdańsk.pl/500+. Poza internetem i infolinią Gdańsk stworzył 18 punktów informacyjnych. Główna siedziba przyjmowania wniosków obsługiwana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku znajduje się w centrum miasta przy ulicy 3 Maja 9. Tu znajduje się punkt informacyjny, infolinia oraz 16 stanowisk z urzędnikami pracującymi na dwie zmiany. Jest także pokój dla rodziców z dziećmi, w którym są zabawki i przewijak. Otrzymaliśmy pomieszczenia z miasta, jest to 11 pokoi, w większości z nich będą przyjmowani interesanci. Jest otwarty punkt informacyjny na dole, jest uruchomiona infolinia, jak również umawianie się na telefon. Także myślę, że nawet jeśli by się zdarzyła taka sytuacja, że bardzo wielu ludzi zechce przyjść od razu jednocześnie, to myślę, że jesteśmy w stanie maksymalnie skrócić kolejki. Poza główną siedzibą stworzonych zostało także 17 tymczasowych punktów obsługiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Staraliśmy się, żeby dotrzeć do, być jak najbliżej mieszkańców w różnych miejscach, 17 dodatkowych miejsc. Pełen wykaz znajduje się także na internecie oraz ulotkach informacyjnych. Ponadto ulotki i plakaty znajdą Państwo także w komunikacji miejskiej, na terenie przystanków, a także w szkołach. Przypomnę, że wszystkie szkoły aktywnie uczestniczą w dystrybucji wniosków. Żeby wszystkiemu sprostać i przyjąć gdańszczan z dniem rozpoczęcia programu, trzeba było zatrudnić i przeszkolić dodatkowych pracowników oraz stażystów. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku zatrudnił 45 bezrobotnych. Poprosił nas o skierowanie osób, które spełniałyby między innymi takie kryteria właśnie wykształcenie minimum średnie lub wyższe, najchętniej administracja, prawo, ekonomia z tych dziedzin,
Ponadto chodziło o osoby, które mają już jakieś za sobą doświadczenie w pracy z klientem i z pracy biurowej. Wszystkie te osoby musiały mieć również znajomość obsługi komputera i znajomość, łatwość posługiwania się programem, pracą w komputerze. I powinny spełniać jeszcze jedno ważne kryterium, a więc mieć w sobie pewną dozę empatii w stosunku do innych osób, bo będą pracować bezpośrednio z ludźmi, więc chodzi o to, żeby były takie przyjaźnie nastawione do klientów i wydaje mi się, że wszystkie te osoby spełniają te kryteria, bo MOPR jest zadowolony z naszej rekrutacji. Nowo zatrudnieni pracownicy przeszli cykl szkoleń i praktyk, tak by od 1 kwietnia być gotowym na przyjęcie klienta. W tych blokach prawo, teleinformatyzacja i komunikacja. W poszczególnych szkoleniach konkretne cele miały poszczególne bloki i ci pracownicy od 2 do 18 marca przechodzili te szkolenia. Przeszkoleni pracownicy już czekają na przyszłych klientów. Cieszę się, że mogę przy tym programie pracować. Jest to bardzo duże wyzwanie, jest to na szeroką skalę. Możemy się wiele nauczyć. Do tej pory pracowałam w innej specjalizacji, więc jest to dla mnie całkowita nowość. Dużo nauki, takiej rzeczy, które do tej pory nie robiłam. I myślę, że zawsze każde doświadczenie zawodowe przynosi nam rozwój i satysfakcję. Program Rodzina 500+ ma wspierać rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci. Jego celem jest także odwrócenie negatywnej tendencji spadku urodzeń. Dzięki świadczeniu 500+ rodziny, nie tylko te potrzebujące, otrzymają stałe wsparcie w codziennym wychowaniu dzieci. Witam ponownie. Jesteśmy na portalu miejskim gdańsk.pl. Oglądają Państwo program Wszystkie Strony Miasta. Ja nazywam się Roman Daszczyński, a naszym gościem jest teraz pani Edyta Zaleszczak-Dyks, ekspert z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, która odpowie na najważniejsze pytania dotyczące tego, co zaczyna się już jutro, bowiem 1 kwietnia rusza program rządowy Rodzina 500+, a to oznacza, że w przypadku Gdańska około 23 tysięcy rodzin będzie mogło sięgnąć po dodatkowe pieniądze. Od 1 kwietnia do końca roku kalendarzowego rząd ma do gdańskich rodzin przetransferować około 216 milionów złotych. Jest to potężna kwota, ona oczywiście będzie w skali kraju wielokrotnie większa. Pani Edyto, proszę powiedzieć, to jest dla pani i pani koleżanek, kolegów w MOPR stresujący moment? To na pewno. Jutrzejszy dzień jest dla nas bardzo ważny. Do tego dnia przygotowywaliśmy się już bardzo długo, wiele tygodni, bardzo systematycznie i systemowo, spotykając się z panią dyrektor każdego dnia, poddając dyskusji wiele naszych pomysłów na kwestie organizacji tego zadania. Zależy nam bardzo na tym, żeby mieszkańcy naszego miasta byli zadowoleni z naszej pracy, ze świadczonych usług, żeby nie musieli bardzo długo stać w kolejkach. Dlatego wszystko to, co robimy, wszystkie nasze działania koncentrują się na tym, żeby zminimalizować kolejki i żeby ten czas oczekiwania i dopełnienia formalności był stosunkowo krótki i satysfakcjonujący dla wszystkich naszych wnioskodawców. Ile osób ze strony MOPR i Urzędu Miejskiego jest bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu 500+ w Gdańsku? W związku z tym, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo duże zadanie obejmujące swoim zasięgiem ogromną liczbę rodzin z Gdańska, zaangażowanych jest wiele osób, zarówno tych, którzy dotychczas zajmowali się i zajmują na chwilę obecną świadczeniami rodzinnymi, bo dla tej grupy pracowników to nowe zadanie jest jakby najbliższe i bardzo analogiczne. Dodatkowo zaangażowana jest duża grupa administracji i pracowników socjalnych. Współpracujemy też z placówkami oświatowymi na terenie Gdańska, którzy dla nas będą bardzo dużym wsparciem, tak jak i pracownicy socjalni.
A więc czynimy wiele starań, aby dostępność do naszych punktów, w których można składać wnioski, można zasięgnąć informacji, gdzie będą dyżurowali nasi eksperci, osoby doświadczone, a więc ta sieć na terenie Gdańska, żeby była optymalna i jak największa. Czas na przygotowania był krótki. Czy to oznacza, że Państwo musieli pracować po godzinach na przykład? Był krótki, ale zaangażowanych było bardzo dużo osób. Każdy z nas miał inne pomysły. Był taki czas, kiedy musieliśmy wprowadzić również korekty, to co na samym początku wydawało nam się właściwe, później musieliśmy troszkę skorygować. Ale to myślę, że to jest naturalne, że jak wdrażamy jakiś nowy program, podejmujemy jakieś nowe przedsięwzięcie, musimy się zaangażować troszkę więcej niż przewiduje to standardowe godziny pracy. Ale to też będzie, myślę, zakończone taką naszą satysfakcją, jeżeli wszystko to, co zostało przez nas wymyślone i wdrożone, spowoduje, że mieszkańcy naszego miasta będą zadowoleni z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Powiedzmy więc o najważniejszych rzeczach, które ułatwią życie i beneficjentom programu 500+, i urzędnikom, którzy realizują te wnioski. Po pierwsze, choć program rusza 1 kwietnia, to wcale nie oznacza, że trzeba 1 kwietnia złożyć wniosek, prawda? Tak. Każdy rodzic ma jakby do dyspozycji w takim pierwszym okresie 3 miesiące na złożenie tego wniosku. Ale jeśli, przepraszam, że wejdę w słowo, jeśli złożę w czerwcu, to i tak dostanę pieniądze od 1 kwietnia. Tak, tak ustawodawca przewidział. Wszystko jedno, czy złożymy ten wniosek w kwietniu, w maju, czy w czerwcu, to takiej rodzinie przysługuje wyrównanie począwszy od kwietnia. Pieniądze można dostać na pewno na drugie dziecko, na każde drugie dziecko, każde kolejne dziecko w rodzinie, a kiedy pieniądze będą przyznawane również na pierwsze dziecko w rodzinie? No tutaj po naszej stronie jest obowiązek weryfikacji, jaki rodzina ma dochód. Wiadomym jest, że pierwsze dziecko to jest to dziecko najstarsze bądź jedyne w rodzinie i musimy ustalić, czy rodzina spełnia ustawowe kryterium dochodowe, a więc 800 zł na członka rodziny albo 1200, jeżeli rodzina wychowuje dziecko niepełnosprawne. 1200 netto, brutto? Tak. Te kwoty, które przed chwilą... Ale netto, przepraszam? Netto. To są kwoty netto. Teraz tak, ktoś, kto chce skorzystać z tego programu, co musi zrobić? Przyjść do Państwa, do biura na 3 maja, czy może w jakiś inny sposób? Przede wszystkim rozpoczynamy od złożenia wniosku. I te kanały są jakby dwa. Forma tradycyjna, wypełnienie wniosku i złożenie go w naszych punktach. Mamy ich 17 ulokowanych na terenie całego Gdańska, plus 18, duży punkt przy ulicy 3 Maja. Jest to budynek powiatowego Urzędu Pracy. Będą przyjmować również wnioski, pomagają nam w dużym stopniu nasi pracownicy socjalni. Mamy podpisane również porozumienia z kilkunastoma placówkami oświatowymi, ale jest również możliwość złożenia wniosku elektronicznie. I tych kanałów też jest kilka. Jest to bankowość elektroniczna, jest to platforma usługowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możemy to złożyć za pośrednictwem naszego ministerstwa, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak i również za pośrednictwem ePUAP-u. Przypominam Państwu, że możliwe jest zadawanie pytań w naszym programie. Jest to możliwe za pośrednictwem Twittera i Facebooka, hashtag Wszystkie Strony Miasta. I właśnie mamy pytanie od internauty. Marek pyta, jakie dochody wlicza się przy ustalaniu uprawnień do świadczenia 500+. Musimy wliczyć te dochody, od których odprowadzony został podatek w roku 2014, bo ten rok bierzemy pod uwagę. Jest to jakby nasza podstawa, ale także dochody, od których nie odprowadziliśmy podatku. Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, również te dochody uwzględniamy.
No i takie na terenie Gdańska to bardzo incydentalne przypadki, ale bywają. Dochody z działalności rolniczej, posiadania gospodarstwa rolnego. Nie chodzi o to, żeby przynieść PIT za 2014 rok, tylko zadeklarować konkretną kwotę, a to już jest przez Państwa weryfikowane? Tak, to jest duże ułatwienie dla wszystkich wnioskujących. Obowiązek weryfikacji, pozyskiwania tych danych dotyczących dochodu opodatkowanego leży po naszej stronie. My za pośrednictwem naszych systemu teleinformatycznego sami będziemy takie dane pozyskiwać. Natomiast rodzina musi nam złożyć oświadczenie, jeżeli w 2014 roku uzyskała dochody, od których nie odprowadziła podatku. I tutaj, co to są za dochody? W większości są to świadczenia alimentacyjne zasądzone na dzieci. Wszystko jedno, w jaki sposób pobierane, czy bezpośrednio od rodzica, czy przez w wyniku wszczętej egzekucji, czy też z naszego funduszu alimentacyjnego. Są to stypendia dla dzieci te o charakterze socjalnym. Mnóstwo jest tych elementów i katalog jest dosyć szeroki, natomiast on jest też umieszczony pod odpowiednim załącznikiem. Jest to taki załącznik do wniosku, który każdy dorosły członek rodziny musi wypełnić. Natomiast jak wczyta się w to pouczenie pod wnioskiem, to myślę, że nie będzie to stanowiło problemu, żeby określić, czy takowe dochody nieopodatkowane rodzina posiada, czy też nie. Mamy kolejne pytanie od internauty. Czy urzędnicy pomocy społecznej będą mieli wgląd do informacji o dochodach? My pozyskujemy dochody, te, które, tak jak w tym pierwszym pytaniu odpowiedziałam, za pośrednictwem naszego systemu teleinformatycznego, tak? Czyli sami sobie to pozyskujemy, natomiast w jaki sposób, kiedy my to pozyskujemy? Tylko wtedy, kiedy wpłynie do nas wniosek. I w stosunku tylko do tego wniosku możemy te dochody weryfikować. I rozumiem, że to oczywiście jest wszystko objęte tajemnicą. Tak. I za złamanie tej tajemnicy urzędnicy mogą ponieść stosowną odpowiedzialność karną. Każdy pracownik, każdy urzędnik, który przetwarza dane osobowe, no tutaj odnosząc się do tego świadczenia wychowawczego w zakresie wszystkich danych, którymi dysponujemy, członków rodzin, które wnioskują, to wszystko jest objęte ochroną danych osobowych i każdy nasz pracownik ma pełną świadomość, że nie może takich danych ujawniać. Ostatnio głośno się zrobiło o tym, że już szajki oszustów próbują żerować na programie 500+, w ten sposób, że pojawiają się w internecie oferty: wypełnimy tobie wniosek, zapłać i konkretna kwota. Nawet jeśli nie są to oszuści, to są ludzie, którzy chcą na tym zarobić, ale prawda jest taka, że wypełnienie tych wniosków jest bezpłatne i każdy, kto jest zainteresowany, może przyjść do Państwa i poprosić o pomoc w wypełnieniu wniosku. Naturalnie, natomiast trzeba być bardzo czujnym na takie oferty, które składane są przez osoby mające potrzebę jakby zarobkowania. Natomiast w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zatrudnionych jest wielu pracowników, którzy świadczą wsparcie w zakresie wypełnienia wniosku. Wniosek naprawdę nie jest skomplikowany. On może jest bardzo wielostronicowy, natomiast w większości posiada dużo treści dotyczącej pouczeń, różnych wskazań. No i bardzo byśmy prosili o nie korzystanie z takich usług. Po to są pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w bardzo dużej skali, żebyśmy każdemu mieszkańcowi, każdej rodzinie pomogli taki wniosek wypełnić i tak na pewno będzie się działo. Mamy kolejne pytanie od internautki. Tym razem pani Magda pisze: w 2014 roku osiągałam wysokie dochody, ale teraz jestem na urlopie wychowawczym. Co to dla mnie oznacza? To oznacza utratę dochodu. Co do zasady, bierzemy 2014 rok jako taką bazę do obliczania dochodu. Natomiast ustawodawca też przewidział takie sytuacje, kiedy następuje radykalna zmiana w sytuacji dochodowej rodziny. Jeżeli pani Magda przeszła na urlop wychowawczy,
wówczas nie będziemy uwzględniać dochodu z 2014 roku. Samo przejście na urlop wychowawczy jest, no, w takim naszym określeniu, używanym pojęciu, jest utratą dochodu. A więc my będziemy urealniać ten dochód rodziny na moment, kiedy osoba wnioskuje o świadczenie. Jeszcze jedno pytanie, tym razem pani Justyna. Słyszałam, że mogę złożyć wniosek w szkole, do której uczęszcza moje dziecko. Czy wiadomo, że rzeczywiście jest to możliwe, ale czy chodzi o wszystkie szkoły? No, o wszystkie szkoły nie chodzi. Jest ich 29 na terenie miasta Gdańska. Przeprowadziliśmy szkolenie z tymi pracownikami, żeby również stanowili wsparcie dla wszystkich rodziców, którzy chcą złożyć wniosek w miejscu, gdzie uczęszczają ich dzieci. Natomiast wszystkie placówki oświatowe jakby zostały wyposażone w nasze wnioski, w nasze materiały informacyjne, ulotki. To rozwiązanie na pewno będzie dużym ułatwieniem dla niektórych rodziców, żeby w miejscu swojego zamieszkania, najbliżej jak to się da, mogli ten wniosek złożyć. Za chwilę kończymy nasz program, ale jeszcze znajdziemy chwilę na jedno pytanie od internauty. Czy otrzymywane przeze mnie świadczenie 500+ spowoduje zabranie mi zasiłku rodzinnego? Nie, nie spowoduje. Tak to zostało przez naszego ustawodawcę przewidziane, że świadczenie wychowawcze nie jest wliczane przy ustalaniu dochodu do innych świadczeń, w tym świadczeń rodzinnych. Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję. Oglądali państwo program Wszystkie strony miasta na portalu miejskim gdańsk.pl. Zapraszamy za tydzień. Temat przyszłotygodniowego programu będzie można znaleźć na stronie internetowej portalu gdańsk.pl. Dziękuję.